Droga krzyżowa dla dzieci. O Słowie Bożym i o naszych słowach. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Na śmierć z Nim, na śmierć, na krzyż. Tymi słowami odwdzięczyliśmy się Panu Jezusowi za to, że przyszedł nas uratować. Uzdrawiał, pocieszał, przytulał, po prostu nas kochał. Jego słowa przyniosły nam życie, a nasze słowa przyniosły mu śmierć. Czy to nie smutne? Czy gdy o tym pomyślimy, nie chce nam się płakać? Co możemy zrobić, żeby to zmienić? Jest coś takiego. Możemy mówić słowa, które dają życie, pocieszają, rozweselają i dają nadzieję. Kiedy zobaczysz kogoś smutnego, podejdź i powiedz mu dobre słowo, które go pocieszy. Tak zrobiłby Jezus, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Ten ciężki krzyż, który sprawia Panu Jezusowi tak wielki ból, jest tak ciężki dlatego, że są na tym krzyżu wszystkie nasze złe, grzeszne słowa. Za każdym razem, kiedy powiem coś niedobrego, kiedy skłamię, kiedy powiem bezmyślnie słowo Jezu albo Jezus Maria, wtedy za każdym razem dokładam ciężaru do krzyża Pana Jezusa. I wtedy go boli jeszcze bardziej. Ale jest też druga możliwość. Za każdym razem, kiedy powiem dobre słowo, kiedy powiem prawdę, kiedy powiem słowo Jezus z miłością, wtedy zabieram ciężar Panu Jezusowi i jest mu lżej. To, co mówisz i jak mówisz, jest bardzo ważne. Możesz swoim słowem zranić i możesz swoim słowem pocieszyć. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Pan Jezus upada pod ciężarem naszych grzechów. Czasami widzimy inne osoby, które upadają. Upadają to znaczy, że robią coś złego, źle się zachowują itd. Wiele tych osób upada dlatego, że słyszało w swoim życiu zbyt wiele złych słów. Ktoś może się źle zachowywać, bo na przykład słyszał wiele razy słowa „jesteś do niczego”, zamiast słów „dasz radę, kocham cię, wierzę w ciebie”. Kiedy zobaczysz kogoś, kto upada, nie osądzaj go, tylko pomóż mu wstać przez dobre słowo. Tak zrobiłby Jezus. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Pan Jezus przechodzi teraz najtrudniejszą drogę, drogę krzyżową. Na tej drodze spotyka Maryję. Ona jest zawsze blisko Niego. Kiedyś wiele razy ze sobą rozmawiali, a teraz nie mówią nic. Czasami, żeby komuś okazać miłość, nie trzeba nic mówić. Wystarczy po prostu być, usiąść przy kimś, uśmiechnąć się, położyć komuś rękę na ramieniu. Proste gesty miłości mówią czasem więcej niż słowa. Spróbuj dzisiaj zrobić najbliższym prosty uczynek miłości bez użycia słów. Sprawisz tym radość Jezusowi i Maryi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Przez całe swoje życie to Pan Jezus pomagał innym, a teraz On sam potrzebuje pomocy. Pan Jezus mieszka w sercach naszych bliźnich i w tych sercach także dzisiaj Pan Jezus potrzebuje pomocy. W sercach smutnych Pan Jezus potrzebuje słowa pocieszenia i otuchy. W sercach zagubionych Pan Jezus potrzebuje słów naszej modlitwy. Także i Ty możesz być jak Szymon Cyrenejczyk. Możesz pomóc Panu Jezusowi. Wystarczy tylko dostrzec, kto w Twoim otoczeniu potrzebuje pomocy i zrobić dla niego jakiś dobry uczynek. Tak właśnie zrobiłby Pan Jezus. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Święta Weronika otarła Jezusowi twarz. Nie powiedziała ani słowa, a jednak jej uczynek powiedział bardzo wiele. Żeby otrzeć Panu Jezusowi twarz, musiała przedrzeć się przez tłum i żołnierzy. To wymagało wielkiej odwagi i wielkiego wysiłku. Jeśli chcesz pomagać Panu Jezusowi oraz swoim bliźnim, jeśli chcesz mówić zawsze prawdę i mówić tylko dobre słowa, to czasami będzie wymagało wielkiej odwagi i dużego wysiłku, ale naprawdę warto to zrobić. Wtedy będziesz jak Pan Jezus, zawsze dobry i prawdomówny. Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Jaka była przyczyna drugiego upadku Pana Jezusa? Może krzyż był zbyt ciężki, a może tym razem po prostu ktoś Pana Jezusa popchnął, doprowadzając do upadku. Nasze słowa mogą być czasami jak takie popchnięcie. Mogą kogoś doprowadzić do upadku. Jeśli o kimś mówimy źle, to ta osoba może przez to zacząć się źle zachowywać. Pan Jezus robi zupełnie inaczej. Jego słowa podnoszą nas na duchu. Kiedy słuchamy Jego słów, stajemy się lepsi. Pomyśl dziś o sobie. Jakie są Twoje słowa? Jak zwracasz się do innych? Czy Twoje słowa podnoszą innych na duchu? Może swoimi słowami popychasz innych tak, jak popychano Pana Jezusa? Postanów dziś sobie w sercu mówić tylko dobre słowa. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Pan Jezus jest niesamowity. Zobacz, jak bardzo nas kocha. Chociaż bardzo, ale to bardzo cierpi. Znajduje w sobie siłę, aby pocieszyć płaczące niewiasty. Łatwo jest nam powiedzieć komuś dobre słowa, kiedy czujemy się dobrze. O wiele trudniej jednak kogoś pocieszać, kiedy sami bardzo źle się czujemy. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, spróbuj zamiast się zamartwiać lub narzekać, zrobić dobry uczynek, powiedzieć komuś dobre słowo. Tak zrobiłby Pan Jezus. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Pan Jezus upada po raz trzeci. Ten upadek boli najbardziej. Tak też czasami bolą nas złe słowa, które słyszymy po raz kolejny pod swoim adresem. Takie słowa są ciężarem, pod którym możemy upaść. Nie potrafisz, nie dasz rady, jesteś do niczego. To tylko niektóre z nich. Pamiętaj jednak, że Pan Jezus ma dla ciebie inne słowa. Zależy mi na tobie. Poradzisz sobie. Dobrze, że jesteś. Kocham cię. Powtarzaj sobie codziennie słowa Pana Jezusa. Mając je głęboko w sercu, podniesiesz się zawsze z każdego upadku. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. To było dla Pana Jezusa wielkie cierpienie zostać obnażonym przed innymi. To coś bardzo bolesnego. A jak to się ma do naszego życia? Czy my też czasami obnażamy Pana Jezusa z szat? Tak. Robimy to wtedy, kiedy nie dochowujemy tajemnicy, kiedy zdradzamy czyjś sekret, kiedy nie dochowujemy dyskrecji. Robimy to także wtedy, kiedy mówimy coś, co sprawia, że ktoś się zaczyna wstydzić. Nie chcemy tak mówić, nie chcemy tacy być. Dobieraj słowa ostrożnie i zawsze się zastanów, zanim powiesz coś, co mogłoby kogoś zranić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Pan Jezus został przybity za pomocą gwoździ. Ale nie tylko tak można przybić. Przybić człowieka mogą także złe słowa. Być przybitym to znaczy nie mieć siły do życia.
Lekarstwem na przybicie są słowa Pana Jezusa. One napełniają nas siłą, uwalniają, dają światło i prowadzą do radości. Kiedy czujesz się przybity, idź do Jezusa i słuchaj Jego słów. One Ci pomogą. Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Na chwilę przed śmiercią Pan Jezus wypowiada bardzo ważne słowo. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowo przebaczenia. Pan Jezus przebacza tym, którzy zrobili Mu krzywdę i modli się za nich do Boga. Czasami trudno jest powiedzieć pewne słowa. Przepraszam, proszę, przebaczam. Jeśli będzie Ci trudno powiedzieć takie słowo, poproś w sercu Pana Jezusa o pomoc. On to potrafi. On Ci pomoże. Któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Czy wyobrażasz sobie, jaki to był ból dla Maryi, kiedy złożono w jej ręce martwe ciało Jezusa? Tak wiele razy słuchała słów swojego Syna i zachowywała je w sercu. Ale teraz już Pan Jezus nic jej nie powie. Nie usłyszy już swojego Syna, aż do zmartwychwstania. Jednak Maryja się nie załamała. Czy wiesz dlaczego? Bo miała wyryte słowa Pana Jezusa. Wszystkie słowa miała zapisane w sercu. Pamiętała to wszystko, co Pan Jezus jej powiedział. To bardzo ważne, abyśmy słuchali i zapamiętywali słowa Pana Jezusa, abyśmy je wyryli w swoich sercach. Wtedy będziemy mogli sobie poradzić, gdy Pan Jezus będzie milczał. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kiedy słyszymy słowa Pana Jezusa, ale nie wierzymy w nie, to jest to tak, jak złożenie Pana Jezusa do grobu. Grobem jest wtedy nasze serce, które nie słucha Jego słów. Nie musi tak być. Słowo Pana Jezusa może stać się dla nas żywe, jeśli w nie uwierzymy całym sercem. Wtedy właśnie dokona się cud zmartwychwstania, a ciemny i zimny grób stanie się miejscem zwycięstwa, wielkiej radości i Bożego światła. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.